Halo, halo, cześć. Jestem właśnie na wakacjach. Jest wcześnie rano. Jest chwila czasu, więc pomyślałem, że nagram ten filmik. Bo czytam wasze komentarze. Bardzo dziękuję za te wszystkie wypowiedzi, za wszystkie pytania. Postaram się jakoś nagrywać poszczególne filmy w taki sposób, żeby odpowiadać na to, o co pytacie. Ale pomyślałem sobie, że bardzo warto byłoby opowiedzieć o moich początkach i o mojej największej porażce. Bo pewnie jest wielu ludzi, którzy się chwalą, którzy lubią epatować wynikami, co to świetnego nie zrobili. A ja myślę, że warto jest powiedzieć o tym, jak zaczynałem i że początki są naprawdę ciężkie. Czasami mogą być. Zwłaszcza jak się nie wie, co się robi. Słuchajcie, ja zaczynałem wiele lat temu, to było w 2008 roku. Właściwie jeszcze trochę wcześniej. Moje pierwsze plany na życie to nie był do końca biznes. Zawsze o tym myślałem, ale przez lata przygotowywałem się do pracy naukowej. Chciałem być naukowcem. I nawet nieźle mi to wychodziło, muszę się przyznać. Jakieś stypendia, jakieś wyjazdy. Chciałem napisać doktorat, pracować na uczelni. Ale po paru latach jakby takiego życia zauważyłem, że to nie do końca jest dla mnie, że to jakby z wielu powodów, tak? Głównie dlatego oczywiście, że nie zrobiłem doktoratu w terminie i musiałem się pożegnać z tym, ale nie zrobiłem doktoratu, bo też po części miałem dużo wątpliwości wobec całego tego pomysłu na życie. I pomyślałem sobie, no dobra, to teraz mam 28 lat, czy 27, właśnie 28 i muszę się wymyślić na nowo, tak, jakby zupełnie od podstaw. Wszystko to, co robiłem do tej pory, właściwie zupełnie mi się nie przyda w nowym świecie. Muszę coś zrobić. Wymyśliłem sobie, dobra, to założę własną firmę. No bo nikt mnie nie chciał zatrudnić, bo ludzi z takim doświadczeniem, tak, nikt nie chciał zatrudnić wtedy. Musiałem sam coś wymyślić. I pomyślałem sobie, że każdy przedsiębiorca, każdy biznesmen musi być sprzedawcą, w związku z czym muszę nauczyć się sprzedawać. I to była dobra myśl. To była bardzo dobra myśl. Nie miałem o tym pojęcia. Wiedziałem, że muszę się od kogoś tego nauczyć. I postanowiłem, że pójdę do firmy, która mnie nauczy sprzedaży. A że miałem tam jakieś doświadczenia rodzinne, no to poszedłem do firmy ubezpieczeniowej, która oferuje ubezpieczenia na życie, bo wiedziałem, że oni tam dosyć mocno inwestują czas i energię w to, żeby uczyć swoich sprzedawców, jak sprzedawać. I szczerze powiem, to nie jest zły pomysł, żeby przejść taką edukację i się z tym zmierzyć. Tak. Nie mówię, że dobrze jest być sprzedawcą ubezpieczeń, bo chyba nie bardzo, ale to jest dobra metoda, na przykład tak jak sprzedawca nieruchomości, tak? Jakby masz kontakt z klientem, poznajesz trochę tą dynamikę sprzedaży, uczysz się tego, też emocji, co się dzieje w tobie, jak musisz stanąć przed klientem i zacząć mu sprzedawać produkt, którego on nie chce wcale, nie bardzo rozumie w ogóle i no, to zależy wszystko od tego. Więc faktycznie firma tam trochę nas wzięła w obroty, wysłali nas na taki parodniowy kurs sprzedaży tam pod Warszawę, gdzie tam różne rzeczy nam wrzucili do głowy, ale przede wszystkim ta główna myśl była taka, po prostu masz świetny produkt, czyli to ubezpieczenie na życie, którego każdy potrzebuje właściwie, możesz iść i sprzedawać. Znaczy każdy potrzebuje, więc możesz sprzedawać każdemu. I szczerze, to było bardzo głupie. To było bardzo głupie. I to była jedna z przyczyn mojej porażki. Bo ja potem wróciłem do domu, no i zacząłem sprzedawać. I nie miałem żadnego pomysłu, że są na przykład ludzie, którzy bardziej potrzebują tego produktu niż inni, albo że mają większe możliwości niż inni, albo że bardziej odczuwają tą potrzebę niż inni. No bo wyobraź sobie, że sprzedajesz ubezpieczenie na życie młodemu człowiekowi, który ma lat 24, nie ma stałej pracy albo ma pierwszą pracę, zarabia niewielkie pieniądze i ty mu próbujesz sprzedać ubezpieczenie na życie. Nie tam jakiś program emerytalny, tylko ubezpieczenie na życie. On
kompletnie nie czuję potrzeby. Zupełnie inna sytuacja, kiedy masz męża, ojca, tak, który ma trójkę dzieci, na przykład lat 35, niepracującą żonę, tak, ma wielką firmę i, czy powiedzmy, ma firmę rozkręconą, jest głównym żywicielem rodziny i ma pełną świadomość, że jakby się rozwalił tak samochodem, to rodzina zostanie z gigantycznymi długami, bo on ma przecież długi operacyjne, nie? Firmę rozkręconą, ale ta firma wisi tylko na nim. Bo on jest firmą, to nawet nie, że on ma firmę, on po prostu jest firmą. On prowadzi wszystko osobiście i jak jego zabraknie, to rodzina zostanie z niczym. Więc wiesz, taka prosta rzecz, nie? A zmienia postrzeganie zupełnie. I no ja próbowałem sprzedawać te ubezpieczenia, kompletnie mi się to nie udawało. Byłem beznadziejnym sprzedawcą. Beznadziejnym. Na myśl o tym, że mam wziąć telefon i dzwonić do obcych ludzi i próbować umówić się na spotkanie, byłem cały spanikowany. No i mi to nie szło po prostu, tak? Odbyłem tam parę spotkań, nawet udało mi się sprzedać kilka tych ubezpieczeń. Ja sobie taki target wziąłem lekarzy, no bo oni są w miarę dostępni, do nich się można dodzwonić, jak się dzwoni do lekarzy, to oni odbierają telefony. Większość przedsiębiorców, jak słyszy tam, że ktoś chce im coś sprzedać, to rzuca słuchawką. A lekarze jakoś rozmawiali ze mną, a ja, tak powiem, po tych swoich doświadczeniach pracy na uczelni, no potrafiłem z nimi rozmawiać, takie miałem poczucie. No ale po paru miesiącach wiedziałem, że tak, ZUS muszę płacić, tak, tu mi nie wychodzi, sprzedaję, ale bardzo mało i że właściwie miałem takie poczucie, że się kompletnie do tego nie nadaję. I wiesz, i to było bardzo bolesne, bo ja miałem już wielkie marzenia, wielkie plany, jak to zbuduję biznes, będę przedsiębiorcą, a tu się okazuje, że ja nie potrafię sprzedać drugiego ubezpieczenia, że nie potrafię zarobić 1000, 2, 3 i tak czułem, jak te moje marzenia się oddalają. I to było bolesne, bardzo. Że ja byłem, pamiętam, wtedy byłem mocno zdołowany. I szukałem pomysłu na siebie. I wtedy, już nie pamiętam, czy sam, czy moja kochana żona, znalazła ogłoszenie, że szukają przedstawicieli farmaceutycznych. Jakaś firma szuka przedstawicieli farmaceutycznych. Ja w ogóle nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, ale postanowiłem się zgłosić, no bo tam było wymagane doświadczenie sprzedaży, więc teoretycznie ja już miałem, tak? Chociaż bardzo kiepskie było to doświadczenie. Ale poszedłem na taką rozmowę. I to była taka firma, wiesz, nie firma farmaceutyczna, tylko taki pośrednik, który wynajmował dla firm farmaceutycznych przedstawicieli. I to było ciekawe bardzo. To było chyba pół roku po tym, jak zacząłem w ogóle. I też nas wzięli na szkolenie. I oni z kolei nam zupełnie inaczej do tego podeszli. Znaczy pokazali nam, że my musimy dotrzeć do odpowiednich ludzi, którzy mają potrzebę. Akurat mieliśmy wtedy dwa produkty. Pewnie je znasz, jeśli masz małe dzieci, to na pewno to jest taki syrop BioAron. BioAron, teraz nam opakowanie się zmieniło, ale to jest ten syrop, którym się zajmowałem. A drugi to syrop, to był taki syrop na odporność. A drugi syrop to jest syrop Prospan. To w ogóle żadna reklama, nie? Ja już nie mam z tymi produktami nic wspólnego, ale jakby mówię ci, bo taka jest, bo tak to było. Ten syrop Prospan, zresztą korzystam z niego do dzisiaj, bo jest bardzo dobry. Nie jest tani, ale jest dobry. I oni nam wtedy uświadomili, że jak my dotrzemy do właściwych ludzi, czyli do lekarzy, pediatrów w ośrodkach, które są tam, spełniają pewne kryteria. Mieliśmy listę tak naprawdę miejsc, mieliśmy listę lekarzy i mieliśmy jakby ustawioną całą rozmowę handlową w ten sposób, że ja docieram do właściwej osoby, o której wiem, że ona ma potrzebę. Czy ja ją przekonam, czy nie, to jest inna kwestia. Ale ja wiem, że ona ma potrzebę. I to był jeszcze w ogóle taki czas, kiedy tam zmieniało się prawo i wtedy był taki niedopowiedziany jakby zakaz w ogóle, żeby ci przedstawiciele chodzili, więc wszystkie inne firmy przestały chodzić, a my po prostu na wariata wstrzeliliśmy się w tą taką pustą przestrzeń. I faktycznie, i słuchajcie, i my po kilku miesiącach zrobiliśmy jakiś niewyobrażalny wynik. Po prostu te produkty po pierwsze były naprawdę dobre,
Myśmy mieli dobrze opracowany plan strategiczny, mieliśmy mnóstwo takich próbek, plus gadżety, jakieś tam mydełka, kremy, pierdoły takie, nie? W ogóle zobaczyłem, jak ten biznes wygląda od środka. I wiecie, to jest, jak lekarze przepisują czasami leki, no comment, nie? Jakby nie chcę w to wchodzić, bo to jest osobny temat. Ale jak przyjdzie przedstawiciel z odpowiednim argumentem, to część lekarzy, nie mówię, bo wielu mówiło, nie, słuchajcie, ja muszę wypróbować i ten, ale część mówiła, dobra, nie, jak pan będzie przychodził, to ja będę pisał, nie? Czy będę pisał. Niefajne, naprawdę niefajne. Ale mniejsza o to, słuchajcie. I nagle się okazało, że my, w związku z tym, że docieramy do właściwych ludzi, z właściwym produktem, którzy mają tą potrzebę, oni nie mają żadnego oporu. Myśmy po prostu wchodzili, no, jak po swoje. Efekt był taki, że po kilku miesiącach zrobiliśmy jakiś niewyobrażalny wynik. Ja już nie pamiętam liczb, ale pamiętam, że to był jakiś rekordowa sprzedaż w ogóle poszła. Ja byłem w szoku, bo ja sobie nagle uświadomiłem, kurczę, czy ja właściwie jestem tym samym człowiekiem. Ja, wiesz, ja już miałem takie poczucie, że ja jestem beznadziejny, że ja nie potrafię sprzedawać, że w ogóle wszystkie moje marzenia muszę pożegnać, nie? I nagle taka różnica. Ja się nie zmieniłem. Ale miałem dobry produkt, czyli produkt się zmienił i grupa docelowa się zmieniła. Czyli ja zamiast docierać do wszystkich z tym samym produktem, docierałem do ściśle, że tak powiem, wybranych ludzi, o których wiedziałem, że mają tą potrzebę. I to było bardzo ważne. I oni nas jeszcze tak podbierali, że jak będziemy dobrymi tymi przedstawicielami, to po pół roku czy po roku część osób będzie mogła z nas przejść do tej firmy prawdziwej, no i być może tam nas zatrudnią i wiesz, kariera przed nami i w ogóle. Nie. Co się okazało, że myśmy faktycznie zrobili świetny wynik i po pół roku oni stwierdzili, dobra, fajnie, to my sobie budujemy swoją, to ma sens, nie, to działa, rozkręciliście nam sprzedaż i teraz my sobie budujemy własną sieć sprzedaży. No i zakończyli kontakt z nami. I zaczęli sobie nabór swoich przedstawicieli. Oczywiście nikogo z nas nie zatrudnili, mimo że ja bardzo chciałem, bo mi się ta praca naprawdę spodobała. Bo wiesz, to już nie było takie nachalne sprzedawanie ludziom czegoś, czego oni nie chcą, tylko wiesz, rozmowa z lekarzem na poziomie o tym, że ten lek działa, jak on działa, co tam w środku jest. No mi się nawet przez moment podobało. Ale to wtedy też sobie uświadomiłem, że to jest w ogóle bardzo ryzykowna rzecz funkcjonować w ten sposób, że nie masz kontroli w ogóle nad tym, co się dzieje w biznesie. Ja wtedy zrozumiałem, że ja nie mogę być po prostu sprzedawcą, bo ja po prostu wynajmuję siebie i nawet jeśli ja zarabiam, powiedzmy, miałe przyzwoite pieniądze, chociaż szczerze mówiąc firma zarobiła naprawdę kilka milionów, a myśmy dostali jakiś śmieszny ochłap, naprawdę. Myśmy dostali po prostu swoją pensję. Nawet bonusa żeśmy nie dostali wtedy, więc to było straszne. No. Ale nauczyłem się, że po prostu ja ponoszę całe ryzyko, bo firma zrobiła sobie test. Udało się, no to zaczęli sobie budować swoją sieć sprzedawców. Natomiast nas po prostu odstawili na boczny tor. Bez skrupułów. I ja wtedy zrozumiałem, że ja muszę budować biznes, którym ja kontroluję aktywa. Że ja nie mogę dopuścić do sytuacji, w której ktoś nagle mi wyłączy wtyczkę. Bo tak jest, wiesz, nawet jak pracujesz jako przedstawiciel dla takiej firmy, powiedzmy jedna firma, typu, nie wiem, kiedyś był Allianz, czy powiedzmy Commercial Union, tak, teraz to jest Aviva, czy ING, Nationale Nederlandy, no nieważne, jedna z tych firm, tak. Ta firma może ci zmienić warunki w każdej chwili. To, że dzisiaj fajnie zarabiasz, to, że masz portfel klientów, to, że to się rozwija, super, ale oni mogą nagle ci zmienić warunki. Na przykład jak oni zmieniają warunki, że owszem, otrzymujesz prowizję z poprzednich polis, tam z poprzednich sprzedaży, ale musisz przed miesiącu sprzedać przynajmniej 4 polisy. Tam jest jakiś limit, który musisz zrobić. I jak tego limitu nie zrobisz, to oni ci mogą wszystko zabrać. Wiesz, oni kontrolują wszystko. Ty nie masz nic. Jak ja sobie to uświadomiłem, że ja tak naprawdę nie kontroluję nic, ja nie mam nic, oni mogą z dnia na dzień to wyłączyć wszystko i ja mogę stracić wszystko, to była myśl przerażająca. Ale dzisiaj jestem za nią bardzo wdzięczny, że to się wydarzyło na samym początku mojej kariery,
sprzedawcy, bo ja uświadomiłem sobie, że ja nie chcę tak funkcjonować, że to nie jest dla mnie, że ja muszę właśnie zbudować biznes. No, ale potem, w każdym razie, co było potem? Potem to była wielka porażka, te ubezpieczenia to była wielka porażka, także jestem beznadziejnym sprzedawcą ubezpieczeń. Przedstawicielem handlowym też nie byłem dobrym, bo jak potem mi zmienili produkty i dali mi produkty, które były kiepskie, w które ja już nie wierzyłem, no to wszystko się sypnęło. A potem jeszcze jak miałem sprzedawać produkty, których nie chciałem sprzedawać, bo powiedziałem, że takich produktów to ja nie będę proponował, no to nagle zrozumiałem, że muszę się rozstać z tym wszystkim. I to była bardzo bolesna porażka, bo ja po jakimś czasie musiałem podkulić ogon. I wiecie, dla mnie to było bardzo trudne doświadczenie. Wtedy się nauczyłem bardzo mocno pokory. Chociaż oczywiście to jest coś, czego człowiek się uczy całe życie, ale dostałem pierwszą taką potężną nauczkę. Musiałem podkulić ogon i musiałem wrócić do pracy na etacie. I to była... Byłem zdruzgotany, naprawdę. I słuchajcie, to było coś... Nie życzę nikomu tego, a z drugiej strony dzisiaj, jak o tym myślę, to mam taką myśl, którą chciałbym się podzielić właśnie z wszystkimi przedsiębiorcami, którym jest ciężko, z wszystkimi ludźmi, którzy marzą o założeniu firmy, ale może coś im nie wychodzi, że słuchajcie, dzisiaj, kiedy moje biznesy się naprawdę fajnie udały, znaczy rozwinęły się, naprawdę jestem, oczywiście to się wszystko rozwija, to wszystko jest, wiecie, nie jestem milionerem, ani nic z tych rzeczy, nie, ale wszystko to funkcjonuje w sposób, o którym marzyłem, żeby tak było. To dzisiaj muszę powiedzieć, że każdy z przedsiębiorców musi przejść przez taki okres, ja to mówię, takiego czyśćca, nie? Że jakby musisz przejść przez ten czyściec i musisz być gotów zapłacić cenę. Dla mnie ceną, jedną z cen to była, wiesz, bo wszystko to, co ma wartość, ma swoją cenę. I dla mnie taką ceną, którą musiałem zapłacić, to była właśnie ta lekcja pokory, że to nie będzie tak, jak ja chcę, że to nie będzie na moich warunkach, że to nie będzie od razu wielki sukces. Ja tak sobie marzyłem, że wiesz, tak zacznę coś robić i od razu mi to wyjdzie i będę świetny, wspaniały w tym i odniosę wielki sukces, nie? W ogóle jakaś bzdura. To najczęściej tak nie jest. To jest okupione dużym wysiłkiem, ciężką pracą i wieloma próbami. I powiem szczerze, ta gotowość do ciężkiej pracy, ja myślałem, że jak założę biznes, jak będę prowadził firmę, to czasem to słyszę, nie? Chcę mieć więcej czasu wolnego, więc zakładam biznes. Nie będę pracował na etacie, będę miał swój biznes. To w ogóle tak nie jest. Najczęściej na początku pracujesz o wiele, wiele więcej niż na etacie, byś kiedykolwiek pracował. A często zarabiasz dużo mniej. Ale wiesz, to jest konieczne, to jest potrzebne, to jest niejako inwestycja w to, co będzie później. Dzisiaj ja pracuję mniej niż kiedykolwiek i zarabiam więcej niż kiedykolwiek. Ale przez lata było zupełnie inaczej. I jak nie jesteś gotowy na to, żeby harować ciężko, żeby zapłacić tą cenę, to będzie ci ciężko. Także myślenie. Lekcja, jakiej się nauczyłem, to to, że po pierwsze nie sprzedawaj wszystkim wszystkiego, tylko stwórz dokładnie bardzo określony profil klienta. To jest w ogóle podstawa marketingu, nie? Ja wtedy nie miałem pojęcia o marketingu. Dzisiaj trochę już lepiej jest z tym. Więc stwórz sobie dokładnie profil klienta i mów do swojego klienta. Jakby cały komunikat marketingowy powinien być stworzony pod jednego klienta. Oczywiście tych klientów mogą być różne tam segmenty, warianty, tak? Ale musisz wiedzieć, do kogo mówisz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bądź gotów zapłacić cenę. I nigdy nie odpuszczaj znaczy miej cel wysoko, jakby taki cel, do którego dążysz, natomiast bądź otwarty na to, że ścieżka dotarcia do tego celu się może zmieniać. U mnie tak było. Ja przynajmniej kilka razy musiałem zmieniać tą ścieżkę, zanim w końcu gdzieś tam zacząłem się zbliżać do swojego celu. No jeszcze nie osiągnąłem swojego celu, mój cel jest dosyć wysoko postawiony, więc jeszcze daleko jest, ale zacząłem się zbliżać, jakby szybciej niż kiedykolwiek i dzisiaj już widzę, że ten cel jest tak w zasięgu ręki. Co taka myśl z samego rana?
Słuchaj, jeśli to ci, nie wiem, zainspirowało cię, pomogło ci, jeśli ten film ci się podoba albo chcesz więcej, to bardzo proszę o lajka, bardzo proszę o suba, bardzo proszę to wysłać swoim znajomym, przyjaciołom. Słuchajcie, zależy mi na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi. W kolejnym filmiku opowiem wam, jak potem pracując na etacie, oczywiście nie porzuciłem planów o własnym biznesie i zarobiłem 32 tysiące dolarów pracując na etacie, plus, właściwie zarobiłem dużo więcej, ale mam papier na 32 tysiące dolarów. Pokażę w kolejnym filmiku, jak zarobiłem to pracując na etacie, jak potem wszystko straciłem. To też bardzo ważna i ciekawa lekcja. Jeśli chcecie ten filmik zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu. Tak. Jeśli macie jeszcze jakieś właśnie pytania, czy jakieś tematy, które chcielibyście, żebym poruszył, to też napiszcie w komentarzach. Ja te komentarze osobiście czytam. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hej!